Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z browaru Braukunstkeller z Odenwaldu. O tym browarze i wywiad z jego właścicielem i piwowarem, czyli Aleksandrem Himburgiem, wywiad autorstwa Piotra Pokory, mogliście przeczytać na blogu. No jeżeli nie wchodzicie na blogkopyra.com, tylko oglądacie na YouTubie, no to warto zerknąć. Może w opisie dam link, jak nie zapomnę. To jest piwo, które staram się wypić świeże, dlatego że jest to India Pale Ale. Mocne India Pale Ale mit Amarillo und Simco Hopfen. Ma smakować herbe, orange, mango, citrus, farbe rot, czyli czerwone, bittern Einheiten 66 IBU, German Craft Beer, taka ciężka die schwere Textur, taka ciężka faktura tego mocnego Amarsi i właśnie Amarsi. Amarsi, jedyne co znalazłem to po włosku, to znaczy miłość. Powiem szczerze, czerstwa nazwa trochę, jak na IPA. No ale dobra. O, podane jest Plato, 18. Czyli rzeczywiście to jest już na pograniczu Imperiala, właściwie zaczyna się Imperial IPA. 18. Słody pilzneński, monachijski i karamel, malc. A chmiele to Amarillo i Simco, czyli dwa moje ulubione. I teraz tak, co on tutaj napisał? Aha, jest też po angielsku, ale ambitnie zacząłem auf Deutsch. Dobra, po angielsku jest tak. Silne, ale przyjemne Amarsi IPA z taką ciężką teksturą. Pełne w smaku i świeżym bukietem. Zaczyna się świeżymi cytrusowymi na podniebieniu i pozostawia cię z długo pozostającym słodko-gorzkim finiszem. Niefiltrowane, niepasteryzowane, niestabilizowane. Na co można zwrócić uwagę? Data przydatności 9 lipca 2015. Piję po prostu as soon as possible. Uważone z zachowaniem niemieckiego prawa czystości. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. 7,1% alkoholu. No, spróbujmy. Kapsel Golas, ale w barwie pasującej do, prawda, tutaj tego motywu na krawatce, czyli taki, ja wiem, amarantowy. Może stąd ta nazwa. Tutaj kod kreskowy w kształcie butelki, no pewna taka ekstrawagancja. Znaczy powiem tak, podoba mi się czcionka użyta, natomiast już tutaj te podkreślenia i te tutaj, prawda, zdobienia to tak jakby są z innego piwa, natomiast fajne są tutaj na szyjce te emblematy. No dobra, spróbujmy zatem. Cytrusy są cytrusy, jest trochę też, głównie cytrusy. Ciemno-pomarańczowa, no czerwoną bym jej nie nazwał. Powiedzmy, że ciemno-bursztynowa. No bursztynowa w zasadzie. Bursztynowa z wyraźnym zmętnieniem, mimo że starałem się nalewać delikatnie i pozostawiłem tutaj jeszcze odrobinę tego piwa w butelce, ale osad wyjątkowo słabo zbity, bo od razu po nalaniu całe dno jest czyste.
Nie wiem, co to za drożdże. Piana niezbyt obfita, drobna. Barwa o tak się prezentuje. Dobrze. No wyraźnie mętne. Przy czym to są możliwe, że też drobinki chmielu? Chyba nie. Chyba drożdże, po prostu osad drożdżowy. Bardzo wyraźnie zmętnione. Bardzo intensywny aromat cytrusowy z taką słodką nutą. Ale nie powiedziałbym, że to jest mango. No po prostu taka słodkość, słodycz. Bardzo grejpfrutowy posmak w smaku. Smakuje jak trochę jak nektar grejpfrutowy. Nie lubię nektaru. Ja preferuję 100% sok grejpfrutowy, który jest bardzo gorzki i różnie bywa. Czasem jest słodki, czasem jest mniej słodki. Ja go zwykle rozcieńczam sobie z wodą gazowaną. Więc tutaj powiem szczerze, że no rzeczywiście jest bitter sweet, ale tego bitter jest trochę za mało jak dla mnie. No tutaj by się przydało jakieś 80, 90, no i 100 by nie było za dużo IBU. Bardzo dobry grejpfrut. To jest super w tym piwie. Trochę ta tutaj karmelowość, chociaż nie, karmelowości nie ma. Jest taka słodycz, ona jest w ogóle bardzo takie miękkie, if you know what I mean. Jest miękkie, bo jest tak, niskie nasycenie, jest właśnie takie troszkę bardziej pełne. Nie ma tu żadnej ostrości, tak? Nie ma ostrego dwutlenku węgla, nie ma ostrej goryczki. No jest takie po prostu misiowate trochę, można by powiedzieć. Ekstremalnych wrażeń na pewno nie dostarcza, ale ta misiowatość jest dosyć ciekawa. Przy 10 łyku można stwierdzić, że goryczka jest ok. Rzeczywiście pozostająca lekko grejpfrutowa, to jest bardzo fajne. Jeżeli chodzi o Braukunstkeller, to moglibyście powiedzieć, że kolejne piwo, którego nigdy w życiu nie spróbuję. Otóż nie. Otóż Braukunstkeller będzie najprawdopodobniej jednym z browarów, które zawitają na trzeci Bier Geek Madness, który będzie we wrześniu. Także nie mówcie hop. Dobre piwo, ciekawe. Ja bym je zrobił o wiele bardziej goryczkowe, ale ta taka misiowatość, troszkę przypominająca nektar grejpfrutowy, ma swoje jakby zalety. Ma swoje plusy. Ale mówię, bardzo przypomina mi nektar grejpfrutowy, a ja za nektarem nie przepadam, wolę sok. Ale bardzo grejpfrutowe jest. To fakt. Alkohol dobrze schowany. Nie czuć absolutnie tych 7%. Dosyć ładny tutaj lacing się pojawił. Jak widzicie. No w zasadzie jedyną rzeczą, której można się czepić, to jest nadmierna mętność. No ale przy piwach mocno chmielonych unika się filtrowania, żeby nie odfiltrować aromatu. I wtedy coś za coś. Coś za coś. Jest, mimo że nie jest to w tym stylu takim amerykańskim, czyli to, o czym mówiłem przy na przykład Winchesterze, czyli nie jest zbyt wytrawne,
to muszę powiedzieć, że rzeczywiście ma bardzo wysoką pijalność, co może być przy, no tylko tak, to jest 7%, to nie jest 8,5 czy 9, ale co tak czy owak jest zdradliwe. Wasze zdrowie. Prost.